Ta dzisiejsza Ewangelia to jest część, która opisuje nam Jezusa, który naucza w świątyni, ale przede wszystkim, który jest atakowany przez, ogólnie mówiąc, Żydów, przez faryzeuszów uczonych w prawie, przez arcykapłanów. Od momentu wjazdu do Jerozolimy Jezus przebywa w świątyni, no oczywiście nie cały czas, ale chodzi tam w ciągu dnia i naucza, ale przede wszystkim to nauczanie ma formę bronienia się przed atakami, przed zarzutami, które mają ukazać, że Jezus jest jakimś samozwańczym, fałszywym prorokiem, kimś, kto sobie wymyśla różne rzeczy i może tam inteligentny jest i trochę tam wie, ale w gruncie rzeczy jednak jest kimś, kto oszukuje. I właściwie wciąż jest bombardowany i co jest ciekawe, Pan Jezus przyjmuje te ataki, niejako zgadza się na nie, w tym sensie, że odpowiadając w gruncie rzeczy podaje prawdziwą naukę. To jest dobry moment do tego, żeby po pierwsze troszkę przyciągnąć uwagę, bo to na pewno było interesujące. Takie potyczki, takie ataki skierowane ku Jezusowi być może faktycznie dla ludzi były czymś, jakąś formą rozrywki, mówiąc już tak płytko dosyć. I Jezus to wykorzystuje po to, żeby tym bardziej mówić to, co jest właściwe. Nie tylko nawet bronić się w sensie, żeby się jakoś ocalić, uratować, albo żeby nie wyjść na głupka, albo żeby pokazać, że to oni się mylą. Ale chodzi o to, że w ten sposób Jezus faktycznie mówi o rzeczach najważniejszych. I to jest jakiś schemat, który ogólnie Pan Jezus stosuje. To znaczy pozwala się atakować, żeby dać nam życie. Co potem na krzyżu najjaśniej będziemy widzieli w Jego śmierci, której nie musiał przyjmować. Mógł się obronić zupełnie inaczej, gdyby chciał. Mógłby nie dopuścić w ogóle do tego ataku na krzyżu, ale przyjmuje go właśnie dlatego, żeby przez swoją śmierć zniszczyć naszą śmierć i przez zmartwychwstanie dać nam życie. I tutaj już widzimy to w tych ostatnich dniach, kiedy Jezus przebywa w Jerozolimie przed śmiercią, w Jego słowie, w Jego nauczaniu. Teraz sprawa dotyczy przykazania. Pamiętamy, że Żydzi uznawali, że jest ponad 600 różnych przykazań, mniejszych, większych, z czego 365 było zakazami, reszta, 200 ileś tam, było pozytywnych, że będziesz coś tam robił. Nie było jednak jakiejś takiej jasnej klasyfikacji, które są ważne, które nie. Owszem, rabini to już później w Talmudzie po Panu Jezusie zapisali, że część tych przykazań to są takie ciężkiej wagi, a część takie lżejsze, jakby mniej kluczowe. Natomiast zachęcali, żeby wszystkie wypełniać tak, jakby były ciężkie, bo podali, że no nie wiesz, jaka będzie nagroda za twoją wierność. Więc lepiej być wiernym we wszystkim, a nie rozróżniać sobie, co tam mniejsze, ważniejsze, to sobie tam zostawię na kiedyś, to w ogóle jest nieważne. I to pytanie w gruncie rzeczy nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe, nie chodzi znowu o to, że oni chcą się dowiedzieć. Nie chodzi o to, żeby odkryli, że Jezus faktycznie wie. Chodzi o to, że jeśli On powie, że to jest ważne, a to jest nieważne, to oni, haha, mamy Cię. Jak nieważne? Właśnie, że wszystkie są ważne, bo we wszystkich jest wola Pana Boga, jest wola Ojca, jest zapisane obowiązek posłuszeństwa. Więc gdyby Jezus coś takiego powiedział, mieliby znowu podstawę, żeby Go zbombardować. I Jezus odpowiada, cytując Szema, czyli to wezwanie słucha Izraelu, coś, co było taką formą wyznania wiary i jednocześnie tym podstawowym przekazaniem Izraelitów, żeby słuchać. I tym bardziej pamiętamy, jak to jest zapisane, żeby słuchać całym sercem, całą duszą, całym umysłem. I potem Jezus dodaje to drugie przykazanie, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. To nie jest formalnie drugie przykazanie. Żydzi by pewnie tak nie powiedzieli, ale kiedy Jezus tak powiedział, to oni mówią, nie, to ma sens, rzeczywiście, nie, z tym się nie możemy nie zgodzić. Tym, co może troszeczkę nas zastanawiać, jest to określenie, rzeczywiście to nie pochodzi od Pana Jezusa, jest to cytat prawa, które dał Pan Bóg przez Mojżesza, żeby kochać Pana Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. No, weźmy to dosłownie. Gdybyśmy spojrzeli sobie, że nasze serce ma tam pojemność
no tam nie wiem, strzelam 1 litra na przykład. I jeśli jest mowa, żeby kochać całym sercem, czyli tym, co się w sercu zmieści, tym całym litrem, powiedzmy, miłości, którą można tam schować, to jeśli ja to przeznaczę na Pana Boga, będę kochał Go całym sercem, całą moją duszą, całym umysłem, czyli całym sobą, wszystkimi siłami, to już nie będę miał siły kochać bliźniego. A tu Pan Jezus mówi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. No to nie da rady. Jeśli kocham Pana Boga, to już nic nie zostanie dla człowieka. I tak jakby technicznie rzecz wziąć, można by się troszkę tłumaczyć, że no ja kocham Pana Boga, ale człowieka to już trochę mniej. Albo tak jak w innym miejscu, sprytni Żydzi mogliby zapytać, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego? No dobrze, a kto jest moim bliźni? Bo niektórych bliźnich kocham, to nie powiem, to owszem, to nawet bardzo mocno, ale niektórych to nie. I Jezus robi takiego rozgraniczenia, tylko mówi, nie, no będziesz miłował swego bliźniego. Tak jakby bliźni, to określenie liczba pojedyncza, był zbiorem wszystkich ludzi. I co w zasadzie Jezus nam mówi? Wydaje mi się, że możemy zrozumieć to w ten sposób, że jeśli chcielibyśmy trochę kochać Pana Boga i trochę zostawić dla siebie, czy tam dla innych, to wszystko się rozleci. Dopiero kiedy całą swoją siłę niejako, jakby była to bitwa, to wszystkie siły rzucam od razu na pierwszy atak. A co będzie potem? Nic nie będzie potem, bo wierzę, że zwyciężymy. Że pierwszy atak wystarczy. No tak, ale jeśli nie, to już nic sobie nie zostawiasz. W porządku, ja stawiam wszystko na jedną kartę, więc całe swoje siły rzucam tutaj, żeby kochać Pana Boga. I wierzę głęboko, że kochanie Go, ale całym sercem, całą duszą, całym umysłem, na ile to jest dla mnie możliwe, z mojej strony intencja jest jasna, całym sobą. Więc jeśli to zrobię, to otwiera to we mnie jakąś przestrzeń, którą On wypełnia. O ile zachowuję coś dla siebie, chowam gdzieś tam potajemnie i będę miał na potem, o tyle to miejsce stanie się troszkę jakby początkiem choroby, czyli zacznie się rozprzestrzeniać i sprawi, że nie będę mógł przyjąć Jego siły. Więc tak to rozumiem, że jest to oczywiście przykazanie w sensie jakiegoś nakazu, jakiegoś obowiązku, ale w gruncie rzeczy to nie jest obowiązek taki, że muszę to zrobić, żeby wreszcie potem mieć czas dla siebie albo żeby się tam, nie wiem, zająć czymś innym, tylko jest to pewna wskazówka życiodajna. Troszkę tak jakby powiedzieć, co mam zrobić, gdybym na przykład, nie wiem, tam miał zawał serca albo gdyby coś tam się innego stało, gdybym przestał oddychać, co trzeba robić? No to trzeba tam zrobić sztuczne oddychanie albo masaż serca. Trzeba porządnie naciskać tutaj klatkę piersiową, być może się złamią żebra, ale to nie szkodzi. Ważne, że uratuje się człowieka. I to jest taki przepis, jak nie tylko przeżyć, ale jak żyć pełną gębą. Kochaj Pana Boga swego, całym sercem, umysłem, mocą, całym sobą. I to sprawi, że Jego moc będzie w tobie, że znowu jakby po ludzku mówiąc, to nie jest takie prawidłowe teologicznie, ale jakby można powiedzieć, że Pan Bóg się wtedy cały zaangażuje, co nie znaczy, że się nie angażuje cały w innych przypadkach, tylko chodzi o subiektywne nasze odczucie, że jeśli ja się zaangażuję cały, to znaczy, że całą przestrzeń w sobie oddaję Jemu, tak aby On mógł działać. I potem to prawo kochania bliźniego już nie jest jakimś nierealnym obowiązkiem, bo miłość do kochania człowieka biorę od Pana Boga. Miłością, którą kocha mnie, kiedy czuję się kochany, kiedy czuję się zadowolony, szczęśliwy, mam większą siłę, żeby spojrzeć inaczej na tych, których w sposób naturalny nie akceptuję. I być może tu jest klucz do zrozumienia tej miłości bliźniego, bo my być może często rozumiemy to, że mam kochać drugiego, zwłaszcza tych, którzy są dla mnie utrapieniem. Mam ich kochać, w sensie być miły, się uśmiechnąć, powiedzieć, dobrze, nic nie szkodzi, ale wiadomo, że chcę mu urwać łeb za to, co robi. Ale nie o tym mówi Pan Jezus. Tu nie chodzi o pobożny teatr. Nie chodzi o to, żeby się tak zmagać i w końcu może dać radę, a pewnie jednak nie. Tylko chodzi o to, że miłość, do której nas wzywa, jest totalnie czymś nienaturalnym dla nas. Jest absolutnie czymś, czego nie potrafimy zrobić. Nie potrafimy kochać ludzi, którzy nie są dla nas mili. Powiedzmy sobie to szczerze. Nie mamy takiej mocy, żeby zaakceptować osoby, które są draniami.
czy subiektywnie, bo ja tak uważam, chociaż to jest naprawdę miła osoba, czy są draniami realnie, bo mają intencje krzywdzenia mnie, tak jak Żydzi, którzy chcą Jezusa wystawić na próbę. Więc nie mamy w sobie siły, żeby tych ludzi przyjąć. Raz na zawsze sobie to powiedzmy jasno, że nigdy w życiu nie będziemy mieli naturalnie z nas płynącej takiej mocy. Dlatego Jezus mówi, kochaj bliźniego swego w tym znaczeniu, że jeśli kogoś nie lubisz, a takich osób trochę mamy, jeśli kogoś nie akceptujesz, nie zgadzasz się na jego działanie, wkurza cię, nie podoba ci się, to jedyną szansą, żeby jakąś relację z tą osobą zbudować, będzie kochanie jej. Ale to nie znaczy, kochać to nie znaczy udawać, że się jest miłym, albo zacisnąć zęby, jednak nic nie powiedzieć, bo to żadna miłość. Gdybyśmy chcieli mieć takiego małżonka, gdybyście wy były żonami, ja bym był mężem i moja żona kochałaby mnie tak, że mówi, dobrze kochanie, niech tak będzie, to nie chciałbym mieć takiej żony. Może dlatego nie mam. Więc nie o to raczej chodzi, bo gdyby tak Pan Bóg zbudował świat, że mamy zaciśniętymi zębami siebie kochać, to bardzo dziękuję, ale ja się wypisuję z takiej zabawy i nie mam ochoty, bo za chwilę po prostu zwariujemy wszyscy. Więc musi być coś innego. Musi być jakiś ukryty skarb, który Pan Jezus proponuje nam odkryć i w ten sposób zobaczyć, że nie wszystko jest takie tragiczne, jakby się nam zdawało. Nie jest proste, ale nie jest tragiczne. Więc kochać bliźniego swego to znaczy przyjąć sposób działania Pana Boga. Jaki jest Jego sposób działania? Że On nas wszystkich stworzył, więc być może pierwszym krokiem będzie odkrycie to, że Pan Bóg w jakiś sposób działa w tej osobie, że On w tej osobie jest, choćby przez fakt stworzenia jej. Nawet jeśli jest to największy jakiś morderca, zbrodniarz w historii, ktoś, kto robi straszliwe rzeczy, ktoś, kto nie chce się nawrócić, to nie zmienia to faktu, że Pan Bóg go stworzył i Pan Bóg oczekuje tej osoby w niebie. Czy ona się tam znajdzie, nie wiem, ale planem Pana Boga jest to, żeby tę osobę zbawić. I jeśli mamy spojrzeć z miłością na tę osobę, to ze względu na działanie Pana Boga w niej, ze względu na Jezusa w niej. I to już jest kwestią naszej wiary, a nie zachowania tej osoby. Bo ona może Jezusa w sobie niszczyć, może się wyrzekać, może pragnąć stać się diabłem, proszę uprzejmie, ale to nie zmienia faktu, że u początku istnienia tej osoby jest Pan Bóg. I na końcu istnienia tej osoby jest Pan Bóg w sensie sądu i w sensie wyraźnego planu Boga, żeby tę osobę zbawić. Więc to możemy dostrzegać w tej osobie. Plany, działanie Pana Boga. Ale nigdy to nie będzie naturalne, bo naturalnie będziemy widzieć to, co nas denerwuje. Więc jest to kwestia wiary w gruncie rzeczy, czyli przyjęcia sposobu patrzenia, widzenia ze względu na to, co mówi Pan Bóg, a nie ze względu na to, co rozumiem. Nie musisz lubić tej osoby. Nie musi być twój największy przyjaciel. Masz ją kochać, to znaczy spoglądać na nią sposobem działania Pana Boga. To nie jest proste, to jest strasznie trudne. To jest zadanie, po prostu jakby syzyfowa praca prawie. Ale jednak jeśli Jezus o tym mówi, dając to jako przykazanie, to nie tylko jest to nasz obowiązek, ale jest to życiodajne. Jeśli pójdziemy w tym kierunku, tu będzie płynęła dla nas siła. Tutaj będzie stąd płynęło dla nas życie. Więc pamiętajmy, to nie jest rzecz naturalna. To się automatycznie nie stanie. Wymaga to naszego wysiłku, ale przede wszystkim relacji z Panem Bogiem. Miłość, którą mogę mieć do Ciebie, musi płynąć od Niego. Jeśli nie korzystam z miłości, którą daje Pan Bóg, a wiem, że jest miłością, to moja relacja z Tobą nigdy nie będzie prawdziwa. I widzimy przykład tego bardzo jasny w pierwszym czytaniu. To jest jedna z piękniejszych ksiąg, na pewno w Starym Testamencie, który jest pełen grzechu, pełen przewrotności, a tym bardziej Księga Sędziów jest straszliwą księgą, która obrzydliwe grzechy pokazuje, naprawdę wstrętne i takie, które choć my, nas już mało co zaskakuje, bo kiedy śledzimy to, co się dzieje na świecie, to zbrodnie są przeokropne. Ale w Księdze Sędziów są opisane grzechy, które i nas już jeszcze wciąż poruszają. Wciąż włosy nam stają dęba na głowie i mówimy, jak można coś takiego robić? Lud Boży, ci, którzy idą za Panem Bogiem,
którzy widzieli znaki, którzy mają obietnice, no ale tak jest. Więc Księga Sędziów jest niestety jednym z najgorszych czasów w historii Izraela, kiedy wszystko idzie, czy spada po prostu w dół i wszystko się rozsypuje. I pojawia się tutaj ta postać, Rut, Moabitka. Moab to był naród, który bardzo często jest pokazany jako wróg Izraela, ale także jako naród zupełnie wrogi, jako naród pogański. Ktoś po prostu obcy. I nagle pojawia się jakaś Rut, która, kiedy sobie tę historię czytamy, bardzo smutną historię Noemi, kobiety, której mąż na obczyźnie umiera. Zresztą sam fakt, że Izraelici z Betlejem, to dla nas jest miasto, które od razu już nam dzwoni, o co chodzi, że Betlejem, no to jest to miasto przecież, gdzie narodzi się Pan. Więc z Betlejem muszą wyjść, jakby muszą opuścić to miejsce. Oni też czekają na Mesjasza, a jeśli się narodzi w tym czasie, no nic, ale musimy wyjść, bo umrzemy z głodu, więc wychodzą. To jest jakiś bardzo trudny dla nich moment. I idą do Moabu, do krainy, do której nikt nie chce chodzić. No ale muszą tam iść, bo tam jest jedzenie, więc tam się osiedlają. I znowu kolejna tragedia. Umiera mąż tej kobiety i potem jeszcze gorzej umierają jej synowie. To jakiś totalny dramat. Umierają na obczyźnie. Ta kobieta zostaje sama. Są oczywiście żony tych chłopców, tych mężów, jej synów, no ale to są Moabitki, to są poganki, to są kobiety obce. No i ta pierwsza, Orpa, to jest zupełnie naturalne, wraca do swoich rodziców, wraca do swojego domu, a Rut nie. I zawsze mnie tak uderza, kiedy sobie czytam to dzisiejsze czytanie, ono jest bardzo nienaturalne. Tu nie dzieją się rzeczy naturalne. Tu się nie toczą tak jak czasami nasz dzień się toczy, że mamy rano modlitwy, potem śniadanie, potem do roboty, potem modlitwy, potem obiad, potem modlitwy, potem do roboty, potem idziemy spać. I tak jest w kółko, prawda? I człowiek się tak zastanawia dzisiaj, co to w ogóle jest dzisiaj, piątek, dzisiaj wtorek, co to jest? Tu jest inaczej. Tu by się wydawało, że powinny rzeczy się tak toczyć naturalnie, a tu nagle coś innego. Zobaczcie, nawet to ciekawie, to po hebrajsku oczywiście inaczej brzmi, ale w tłumaczeniu polskim bardzo ładnie to brzmi. Mianowicie, kiedy zmarł Elimelek, zmarł mąż Noemi i zmarli jej synowie, to co mogłaby zrobić Noemi? I czytamy, że ona wyszła, a to za mąż pewnie. No tak, zmarł mąż, prawda? Ona jest gdzieś w obcej ziemi. W tamtym czasie kobieta socjalnie, w takim sensie społecznym, sama sobie nie poradzi. Ona musi mieć kogoś, kto będzie jej pomagał finansowo. Więc Noemi staje się nikim nagle w tej dalekiej krainie. Więc jak wyszła, no to znaczy się, tak jak synowie znaleźli sobie żony, no to i ona sobie znalazła męża. Ale nie. Wyszła więc Noemi jej synowi, żeby wrócić z ziemi Moabu. Czyli ona nie wychodzi za mąż, ona wychodzi do Pana, wraca do ziemi obiecanej. Oczywiście dlatego, że już słyszała, że tam jest jedzenie, że susza minęła, ale tak czy siak jest to niesamowite, że ona nie robi czegoś, co jej ułatwi życie, tylko robi to, co słyszy w sercu, że trzeba to zrobić. I jeszcze bardziej, kiedy Rut pozostaje przy niej. Rut naturalnie powinna wrócić do rodziców, do swoich Moabitów. A ona mówi, nie, jestem przekonany, bo pamiętamy, że Rut jest babcią króla Dawida. To nie jest jakaś tam babka, która się pojawiła z kosmosu, tylko to jest dziewczyna, która jest wpisana w rodowód Pana Jezusa. Kiedy czytamy sobie pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, kto kogo tam zrodził i kto był czyją żoną, mężem i tak dalej, to Rut się nam elegancko tam pojawi. Za chwilunię przed królem Dawidem. Więc to nie jest sobie taka postać znikąd i na pewno Pan Bóg już w jej sercu mówił. Rut, moje dziecko, jeszcze mnie nie znasz, nie wiesz, kim jestem. Chociaż oczywiście no, wiedziała, no bo jeśli wyszła za mąż za Żyda, no to też z pewnością już poznawała wiele, ale chodzi mi o takie spotkania osobiste i Pan Bóg mówi, ja jestem Panem wszystkiego, czy ty chcesz mi służyć? I ona mówi, no pewnie. Dobrze, to proszę cię o coś, co wyda ci się idiotyczne, absurdalne. Porzuć dom swojego ojca. Porzuć swoją ojczyznę i idź w nieznane. To jest, wiecie, troszkę jakby Pan Bóg posyła Abrahama. Oczywiście jest inny kontekst, inna sytuacja, ale
relacja w sercu jest podobna. Czy zrobisz to, o co cię poproszę? Czy pójdziesz tam, gdzie cię poślę? Czy będziesz mi posłuszna, nawet jeśli zewnętrznie będzie ci się to wydało zupełnie nienaturalne? Nawet jeśli wszyscy inni będą robić inaczej, wszyscy inni pod tytułem Orpa, czyli ta druga żona, znaczy żona drugiego syna, Noemi. I Rut na wszystko się zgadza, bo ona czuje kobiecym sercem, które ma tę łaskę wyczuwania, że to jest to, że ona całe życie na to czekała, chociaż nie wiedziała na co tak naprawdę. Nie wiedziała, co się ma stać. Pamiętajmy, że ona też cierpi, bo jej mąż zmarł, ten syn Noemi, więc Rut też jest w jakiejś żałobie. Ale mimo wszystko jej serce jest tak wyczulone, że ona przyjmuje ten głos Pana i mówi, dobrze, pójdę. Chociaż wszyscy się będą pukać w głowę w moim domu, że idę do Betlejem, do krainy Żydów, chociaż jestem Moabitką. Wiadomo, że Żydzi patrzyli na Moabitów z pogardą, więc ona idzie do krainy, gdzie nie ma zagwarantowanej wcale miłości żadnej, jakiegoś szacunku czy akceptacji. Więc ona idzie troszkę w paszczę lwa, ale mówi, nie, ja się nie mylę, słyszałem wyraźnie ten głos Pana w sercu. Idę dlatego, że On mnie wezwał. I rzeczywiście nawet kiedy sama Noemi mówi, ale Rut, no ale to no, nie przesadzaj, no nie musisz tego robić. Ja wracam do siebie, ty wróć do siebie, no bądźmy poważni. To, co robisz, jest zupełnie nienaturalne, jest jakieś dziwaczne. I jakby Rut powiedziała, tak, to jest nienaturalne, to jest nie na zasadzie działam natury, tylko na zasadzie łaski, którą otrzymałam. Pan powiedział do mojego serca i przestań nalegać na mnie, bo nie złamiesz mojej decyzji. Ja pójdę za tobą. Tam, gdzie ty pójdziesz, ja idę za tobą. Tam, gdzie zamieszkasz, ja będę mieszkać. Twój Bóg jest moim Bogiem. Czy będzie, ale dla niej już się stał. Ja też pamiętam, że 30 lat temu, kiedy wstąpiłem do zakonu, to czytanie właśnie z dzisiejszego pierwszego czytania niesamowicie mnie uderzyło. Ja byłem wtedy młodym chłopakiem, zaraz po maturze, jeszcze nic w ogóle nie rozumiałem ze spraw duchowych. Nie wiem, czy dzisiaj cokolwiek rozumiem, ale w każdym razie to pamiętam wyraźnie. To czytanie, te słowa Rut niesamowicie 30 lat temu mnie uderzyły i tak sobie myślałem, kurczę, chciałbym, żeby to była taka moja codzienna modlitwa. Tak jakbym mówił do Pana Jezusa, nie nalegaj na mnie, żebym nie zrobił czegoś. To oczywiście bzdura, bo to ostatecznie Pan Jezus nie nalega, żebyśmy robili rzeczy jakieś niedobre. Ale chcę pójść tam, gdzie Ty będziesz szedł. Chcę zamieszkać tam, gdzie Ty jesteś, tam, gdzie Ty mieszkasz. I to jest zawsze dla nas dobre, bo mieszkamy tam, gdzie mieszka On. Mamy zawsze kaplicę pod nosem. Więc to jest dla nas zawsze okazja, żeby z Nim się spotkać, rozmawiać. Więc to jest wszystko nienaturalne, ale pod wpływem, czynione pod wpływem łaski. I to jest to przykazanie, które Jezus dzisiaj daje. Nie da się kochać bliźniego w sposób naturalny, automatyczny. Jakby, że to wychodzi ze mnie. Nie ma się co czarować. Możemy kochać tylko ze względu na łaskę, na działanie Pana Boga, jeśli On nas kocha. Jeśli Pan Bóg ciebie kocha, to będzie ci dawał siłę do kochania innych. Kochać to nie znaczy akceptować. Kochać to nie znaczy lubić. To są inne rzeczy. Lubimy osoby, które są fajne, które są miłe dla nas. I to jest coś innego. Natomiast kochać to jest dawać coś, co otrzymujesz od Pana Boga. I jeśli otrzymujesz, będziesz miała co dać. Więc to jest w gruncie rzeczy pytanie o miłość do bliźniego. I znowu tak jak Żydzi możemy pytać, że to jest moim bliźnim, prawda? No każdy, którego stawią na Twojej drodze, mówi Pan Jezus. Więc to jest w gruncie rzeczy pytanie, jeśli trudno jest kochać bliźniego, Tobie, a jest trudno, bo każdemu z nas jest trudno, mamy zawsze kogoś takiego, kto jest trudnością, więc to jest pytanie o moją relację z Panem Bogiem. Na ile ja Go kocham i na ile przez to, że chcę Go kochać, na ile odczytuję Jego miłość. Czy na ile zajmuję się Nim, żeby odkrywać, że mnie kocha. Na ile cieszę się tą miłością, karmię się nią, na ile ją rozważam, żeby potem móc wyjść do Ciebie i nie reagować na Ciebie naturalnie, czyli moim gniewem, brakiem cierpliwości, moimi pomysłami, ale reagować na Ciebie tym, co odkrywam u Niego, tym, co otrzymuję od Pana. Niech On obdarzy Was pokojem.